Dobra, dziewczyny. Pierwsze co, wybieramy rodzinę, tak? Bardzo proszę. Dobra. Masz już stronę. Jest. Dobra. Weźmy mazowieckie. Dobra. Więc co, popatrzcie, to jest niezwykła historia, bo one pomagają sobie i też jest tak, że jedna przygarnęła drugą. O Jezu, dobra, czytamy. Pani Grażyna wraz z panią Hanią prowadziła wspólnie gospodarstwo domowe. W zeszłym roku zmarł mąż pani Grażyny. Od tamtego czasu musiała radzić sobie ze wszystkim sama. I to są takie osoby, które mają taką dużą etykę w sobie. I ostatnia rzecz, o której myślą, to oni sami. Bardzo często jest tak, że trafiamy do takich osób i one nam mówią, ja to jeszcze jakoś żyję, ale moja sąsiadka z drugiego piętra, to tam idźcie, bo one naprawdę potrzebują pomocy. My, gdy jesteśmy młodzi i chcemy skończyć dobrą szkołę, mieć dobrze płatną pracę, wyjść bogato za mąż i mieć fajne życie, ale tak naprawdę to te małe rzeczy dają nam szczęście, te proste rzeczy w życiu i ludzie dają nam szczęście. Ja się cieszę, że właśnie mogę teraz się dzielić tym, do czego doszłam i że, tak jak jeszcze raz wspomnę, mam taką zdrową bandę ludzi, którzy też chcą wspierać. Jakie są potrzeby główne? Opał, żywność, nie ma problemu. Dobra. Czystości. Jak najbardziej. Suszarka do włosów i mikser. Dobra, bierzemy panią Hannę i panią Grażynę. O, i teraz mamy rodzinę z dziećmi. Jest Aneta, Kamil, czyli rodzice, Arek i Iza, czyli dzieci 11 i 5 lat. Dzieci śpią na zniszczonych starych łóżkach. Europa też miejsce do nauki dla Arka. W mieszkaniu nie ma podłączonego gazu. Jezu, rodzina myje się w plastikowej wanience. Tam nie ma w ogóle łazienki. To dziewczyny, pani Grażyna i pani Hania nie mają aż tak dużych potrzeb, może wybierzmy dwie rodziny wyjątkowo. Jest nas trzy, myślę, że mamy dość duże wsparcie w naszych rodzinach. Jest to też fajny moment, kiedy można razem spędzić czas, a kiedy razem się spędza czas i jeszcze dodatkowo komuś pomaga, no to w ogóle tych wartości jest już tak strasznie dużo, że sprawia to ogromną przyjemność. Plusem Szlachetnej Paczki jest to, że ludzie, którzy pracują, ambasadorzy, wolontariusze, są to osoby bardzo oddane. Kochani, serdecznie Was namawiamy, abyście w te święta pomyśleli o osobach, które mają troszeczkę mniej szczęścia niż my, niż Wy i może spróbowali wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl.